W tym filmie obliczymy sobie całkę z funkcji 1 przez 5x kwadrat minus 30x plus 65. Jak zwykle zachęcam Cię, wciśnij pauzę i spróbuj najpierw samodzielnie rozwiązać to zadanie. No, tutaj bezpośrednio jakieś techniki całkowania. Jeżeli nie mamy dobrego pomysłu, to możemy tutaj szybko dojść do ściany takiej nie do przejścia. Więc tu trzeba mieć dobry pomysł na tę całkę. No więc moja podpowiedź jest taka, żeby ten mianownik, gdzie, który jest funkcją kwadratową, sprowadzić do postaci kanonicznej, czyli takiej postaci, kiedy mamy coś do kwadratu zależnego od x plus stała. I wtedy możemy przez proste podstawienie sprowadzić to do całki z funkcji, która jest pochodną funkcji arcus tangens, czyli tutaj po całkowaniu wyjdzie arcus tangens od jakiegoś argumentu. Więc jeżeli taka podpowiedź być może wystarczy, to może spróbuj samodzielnie to zrobić, co powiedziałem. I wcisnąć pauzę. No a ja Liczę to w ten sposób. No Najpierw mogę sobie troszkę uprościć, wyciągając piątkę w mianowniku przed nawias. Te liczby mi się tutaj zmniejszą, czyli tu będzie 1, a tutaj będę miał x. kwadrat. Odjąć 6x, dodać 13. No i wyciągnąłem piątkę po to, żeby mieć tutaj współczynnik 1. Przy x kwadrat. akurat tu wszystkie współczynniki były podzielone przez 5, więc to jest pewne uproszczenie. 13 razy 565, wszystko się zgadza. No, i teraz będę sprowadzał tę funkcję w mianowniku, tę funkcję kwadratową, do postaci kanonicznej, czyli mówiąc prościej, do takiej postaci, kiedy mam coś do kwadratu plus stała. No i zrobię to tak powoli, w kilku krokach. Chcę skorzystać ze wzoru na skróconego mnożenia. Tutaj muszę coś dodać i odjąć, po to, żeby zwinąć x kwadrat minus 6x plus jakaś stała do pełnego kwadratu. No to co tutaj, ja muszę. Dodać, żeby to się zwinęło do pełnego kwadratu. No tutaj muszę wziąć połowę tego współczynnika 6, czyli tutaj, i wziąć to do kwadratu, czyli połowa szóstki to jest 3, do kwadratu to jest 9, czyli tu muszę dodać 9, no, a żeby się zgadzało, to muszę odjąć 9. No i teraz rzeczywiście tutaj jeszcze muszę mojego dxa dopisać. Rzeczywiście jest tak, że mam. Coś takiego, że to, co tutaj podkreśliłem, to jest po prostu x odjąć 3 do kwadratu. No bo to jest x kwadrat odjąć 2 razy 3 razy x to jest minus 6x plus 3 do kwadratu, czyli 9. No i zostaje nam tutaj ta druga część, czyli minus 9 plus 13. No i to jest razem plus 4 plus 4. No, i zapisałem w takiej postaci, jak chciałem. Coś do kwadratu plus stała. No więc widać, że to coraz bardziej zaczyna przypominać pochodną funkcję arkus tangens. Ale w pochodnej funkcji arkus tangens tutaj mamy jedynkę jako tę stałą. Mamy tutaj zmienę do kwadratu plus 1, a nie 4. Więc, żeby zbliżyć się do tej postaci, to ja tutaj wyciągnę tę czwórkę przed nawias w mianowniku. Jak wyciągnę czwórkę przed nawias, no to miał, będę miał 1 przez 5 razy 4, czyli. 1 przez 20 razy całka. No i tutaj tak, w liczniku mamy 1, w mianowniku będziemy mieli x minus 3 do kwadratu, a teraz czwórkę ja zapiszę jako 2 do kwadratu. Dodać 1 dx. No i mamy taką postać. Teraz tutaj będziemy przekształcać to dalej. Napiszę to może tak, że to jest 1,20, całka 1 przez x minus 3 przez 2 i to całe do kwadratu plus 1 dx. No i teraz już widać jakie tutaj muszę zrobić podstawienie żeby dostać coś co jest pochodną funkcji arkus tangens. No, jako moją nową zmienną muszę wziąć to co tutaj mamy w nawiasie czyli to będzie moja nowa zmienna. Moja nowa zmienna u czyli to będzie x minus 3 przez 2 Mogę to również zapisać w postaci X przez 2 odjąć 3 drugie, bo tak się łatwiej różniczkuje. czy widzimy, że DU to jest po prostu 1 druga dx. Czyli zamiast jednej drugiej dx wstawimy DU, no to żeby nam się tutaj zgodziło, to muszę gdzieś tą jedną drugą tutaj jeszcze uwzględnić przy zamianie zmiennych, czyli to będzie 1 dziesiąta razy całka z 1. I tutaj. Podstawę będę miał u do kwadratu plus 1 razy du. I tutaj ta różnica o jedną drugą to się bierze właśnie stąd, że, że du to jest jedna druga dx. Czyli tutaj musiałem, na, 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 tak jakby tutaj mogłem dopisać jedną drugą, i wtedy tutaj musiałem pomnożyć przez 2. Tutaj razy 2. No i wtedy jedna druga dx to jest du. I dlatego tutaj mamy jedną dwudziestą razy 2, czyli 1 dziesiątą. No i teraz mogę wykonać to całkowanie, bo wiem, że to jest pochodna funkcji arkus tangens, czyli to jest 1 dziesiąta razy arkus tangens od u, no plus stała całkowania. Teraz mogę sobie wstawić z powrotem, co to jest, co to jest u. U to jest x minus 3 przez 2 plus stała, no i obliczyłem całkę. 1 dziesiąta arkus tangens x minus 3 przez 2 plus c to jest właśnie ta całka. No i w ogólności możemy tutaj wyciągnąć taki wniosek, że jak mamy taką funkcję w postaci 1 przez trumian kwadratowy do całkowania, to warto ją sprowadzić do postaci kanonicznej. No i to będzie arkus tangens, o ile po sprowadzeniu do postaci kanonicznej tutaj ta stała wyjdzie dodatnia. Jeżeli wyjdzie ujemna lub równa 0, no to wtedy tę całkę trzeba będzie zrobić trochę inaczej, ale dla dodatniej stałej to zawsze wychodzi arkus tangens.